ciągu 3 miesięcy Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie mógł złożyć wniosek o ZRI, czyli o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która pozwoli połączyć ulicę Fredry z rondem, które powstało przy przyjaźni polsko-węgierskiej. Pozwoli to wszystkim tym, którzy teraz jadą ulicą Fredry przez przejazdy kolejowe, wybrać inną drogę. Będzie można pojechać właśnie koło tego miejsca, koło którego stoimy, dojechać pod centrum handlowe Bonarka i tutaj mamy dwie możliwości. Albo wyjazd w lewo w kierunku Kamińskiego, albo w prawo i tutaj przez kolejne skrzyżowanie, które zostało w tym roku przebudowane, wyjazd dalej i włączenie się do ruchu i do innych części miasta. Pierwsza część tego połączenia drogowego zrealizowana we współpracy z deweloperem już powstała. To rondo pod estakadą, które rozprowadza ruch w kierunku centrum handlowego. Drugi etap to właśnie to połączenie, które projektuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Droga, która będzie przebiegała po tej drodze technologicznej, to będzie urządzona droga. Chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku ta droga mogła powstać. Za około 3 miesiące złożymy wniosek o zezwolenie na realizację tej inwestycji, co pozwoliłoby nam w przyszłym roku, jeżeli to zadanie znajdzie się w budżecie, drogę wybudować. Będzie to więc alternatywa dla wszystkich tych, którzy jadą ulicą Fredry. To rozwiązanie miało być gotowe wcześniej, natomiast w związku z dłuższymi niż spodziewaliśmy się uzgodnieniami z służbami konserwatorskimi a propos zabytkowych budynków, które tutaj się znajdują w kolizji z pierwotnym projektem drogi, musieliśmy wprowadzić zmiany w projekcie, dlatego też o ten ZRID będziemy występowali na początku przyszłego roku, a nie tak jak planowaliśmy jesienią tego roku. W przyszłości oprócz tej ulicy planowana jest droga, która będzie jakby równoległa do głównej drogi, która będzie takim bypassem omijającym powstające za mną osiedle i też ta część inwestycji, która jest już gotowa, uwzględnia te plany.